Witam w programie Fakty i Nauka. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o polskich badaczach i ich odkryciach. Wyjątkowy rozwój chemii jako nauki przypadł na wiek XIX. Również ważną rolę w nim odegrali polscy uczeni, mimo tego, że w tym czasie Polska znajdowała się pod zaborami i dostęp do nauki był bardzo utrudniony. Polacy nie mogli uczyć się w swoim ojczystym języku. Musieli bardzo często wyjeżdżać za granicę po to, aby mieć możliwość podjęcia studiów. Również często poziom nauki był zaniżany celowo przez zaborców. Dlatego też polscy naukowcy zdobywali najczęściej wiedzę na zagranicznych uczelniach i prowadzili tam swoją własną działalność naukową. Dziś w naszym programie będą mieli Państwo okazję zobaczyć naszych naukowców w taki sposób, w jaki jeszcze nikt ich nie ujrzał. A będzie to Ignacy Łukasiewicz, Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski. Zapraszamy. Mamy przed sobą ojca przemysłu naftowego, Ignacego Łukasiewicza. Jest to człowiek mieszkający i pracujący w Galicji. Jest farmaceutą, ale oprócz typowej pracy aptekarza interesuje się również ropą naftową. Zaciekle bada jej właściwości fizyczne, przypuszczając, że kiedyś będzie można ją wykorzystać, na przykład w medycynie. Łukasiewiczowi do tej pory udało się już przedestylować olej skalny, czyli ropę naftową. Jedną z uzyskanych przez niego frakcji jest nafta. Jest to mieszanina węglowodorów parafinowych i naftenowy, zawierających od 9 do 16 atomów węgla. To właśnie ją wykorzystał jako paliwo w skonstruowanej przez siebie lampie naftowej w 1853 roku. W marcu, również tego roku, naftę pierwszy raz wykorzystano do oświetlenia wystawy lwowskiej apteki, a kilka miesięcy później również wykorzystano ją podczas operacji, która ratowała życie ludzkie. Przeprowadził ją lwowski chirurg. Dwaj polscy uczeni, fizyk Zygmunt Wróblewski i chemik Karol Olszewski w 1883 roku rozpoczęli eksperymenty i pracę nad skropleniem składników powietrza. Początkowo stosowali oni metodę i aparaturę Cailleta, Francuza, który również prowadził badania nad uzyskaniem niskich temperatur. Później jednak wprowadzili zmiany zarówno w aparaturze, jak i w samej metodzie. Karol! Karol! O, witaj Zygmunt! Cześć Karol, zobacz co udało nam się dokonać. To jest skroplony tlen. Niemożliwe po takim czasie badań i nauki. W końcu osiągnęliśmy swój wymarzony cel. Tak, to jest przełomowe. Ale nie poddajemy się, brniemy dalej. Do laboratorium. Zygmunt? Zygmunt? Tak? Mam dla ciebie bardzo ważną informację. Ważniejszą niż skroplony tlen? O wiele ważniejszą. Skroplony azot. Nie wierzę. Skroplony azot? Zobaczysz, za jakieś 130 lat ludzie będą o nas mówić. Będą wykorzystywać nasz wynalazek do wszystkich dziedzin życia. Też będziemy tak wielcy. Też tak rozumiesz? Sądzę, Karol. Wielcy. Zygmuncie Wróblewski, mój towarzyszu, chciałem ci z całego serca pogratulować. Napisali o nas w gazecie. To jest nasz wielki dzień. Docenili wszystkie nasze eksperymenty. Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski. Wielcy Dokładnie. Chemicy. Wielcy chemicy. A wiesz co napisali? Zygmuncie, napisali o nas, o naszych wszystkich doświadczeniach i o naszych eksperymentach, które okazały się niezwykle skuteczne i że udało nam się skroplić składniki powietrza, w tym tlen. Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski odegrali bardzo ważną rolę w dziejach kryogeniki i zostali uznani za jej ojców. Kryogenika jest bardzo ważna w wielu istotnych dziedzinach życia.
Na przykład w przemyśle spożywczym, chemicznym czy metalurgicznym, również w energetyce, radiokomunikacji, ale także w medycynie, lotnictwie, przemyśle jądrowym, także rakietowym i w badaniach przestrzeni kosmicznej. So far from hanging on the block of dope. Notorious, they got to know that. I think it was what it seemed to be. Words can express what you mean to me. You know what's good, it's still a Ziomek, czaisz, w ogóle przysłali nas do tego za dupę jakiegoś, nie wiem, gdzie jestem. W ogóle mówili, że tu coś wynaleźli, jakiś tlen, czy tam mazut, jakiś tam w kroplach, czy w płynie, nie wiem, co chodzi. Tutaj? No tutaj tu nic nie ma. Rozumiem. Co tu można wynaleźć? O matko, no. Sława. I co będziemy robić? Zwijamy się stąd. Zwijamy, no co tutaj niby, co? Że coś jakieś... Jedziemy, musimy jakieś mrożonki na obiad zrobić. Mrożonki, bez kitu, mrożonki, no. Słuchaj, no i lecimy tą rakietę w kosmos naszą wysłać, tak? Jakiś tam konkurs, coś dzwonili z TVN-u, coś tam było, nie? No dzwonili, że niby my jesteśmy potomkami Olszewskiego i Wróblewskiego, no, tak? No tak, no dobra. A i co oni tu zrobili takiego, bo nie wiem. Pole, łysy pole widzę. Ale coś tu się wydarzyło, nie. Tylko co? Ciekawe by to. Dobra, ale zwijamy ziomek, nie ma to. Zwijamy, tu nic nie ma, jakieś tleny, azoty. Dawaj, tam bita włączymy, jedziemy na lasie. Ty mam te mrożonki na obiad. Te mrożone, matka kazała, nie? No matko. O. Matko boska, jaki tłum. Ciao, biega. Co później robimy, morda? O, no nie wiem, właśnie jakie dzisiaj plany mamy, oprócz mamszenia się. Na dzielni.